Jak pszenica przezimowała, w jakiej jest kondycji, w jakiej fazie rozwojowej jest i jakie w najbliższym czasie działania należałoby podjąć, żeby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał klonowania pszenicy ozimej. Jak się przyjrzymy teraz całej plantacji, generalnie pszenica ozima bardzo dobrze przezimowała, nie było żadnych wypadnięć, nawet ta pokrywa śnieżna, która się znajdowała, w żaden sposób nie ograniczyła nam tutaj obsadę. Jeszcze międzyrzędzia nie są zakryte, jak się popatrzymy bliżej do zwarcia międzyrzędzi jeszcze troszeczkę brakuje, czyli obsady, które tutaj mieliśmy założone, 220 sztuk roślin, generalnie są zachowane. Te wszystkie takie leżące, suche liście, wydawałoby się nie mające większego znaczenia, no niestety na nich jest cała baza startowa septoriozy liści. Czyli widzimy masę takich czarnych punkcików na tych martwych liściach, na tych martwych końcówkach liści albo na plamach w połowie liścia. Jest tam masa owocników, która będzie oczywiście się rozwijać, infekować. Przyłożymy sobie nasz mikroskop do takiej właśnie plamki i zobaczymy, co na niej się dzieje. Proszę popatrzeć. To są właśnie owocniki septoriozy. Z nich będą wysuwały się zarodniki, które w momencie, kiedy będzie deszcz, to będą po prostu się pojawiać na naszych liściach i tam będą powstawały różnego rodzaju infekcje. Pszenica posiana 24 września. Proszę zobaczyć, jak ona w tej chwili wygląda. Czyli widzimy, że tutaj mamy ładne przyrastające intensywnie teraz korzenie. Na podstawie źdźbła mamy tutaj objawy łamliwości. Tu akurat jest jeszcze fuzaryjna zgorzel, czyli mamy dwie jednostki chorobowe występujące na podstawie źdźbła. Miejsca, gdzie mamy większe zagęszczenie roślin w rzędzie, uzyskujemy też automatycznie większe porażenie mączniakiem prawdziwym. Także możemy sobie zobaczyć właśnie takie miejsce, gdzie jest ewidentnie zdecydowanie przegęszczony łan. I tu proszę popatrzeć, ile jest tutaj tego mączniaka. Proszę zobaczyć tu świeżutkie naloty. Także mączniak generalnie w tych wszystkich cieszących oko, gęstych pszenicach. Ta mączniaka jest pod dostatkiem. Natomiast jak przejdziemy dosłownie kawałeczek dalej, proszę zobaczyć, mączniaka nie ma. Tu widzimy bardzo dużo septoriozy, właśnie na tych starszych liściach. Są choroby podstawy źdźbła. Bez względu na to, jaka to jest odmiana, widzimy różnicę. Tu nawet jak sobie weźmiemy inną odmianę, która jest bardziej rozwinięta, no to tu już widzimy, że ten mączniak się pokazuje, ale jest go naprawdę mało. Miejsca, gdzie jest przegęszczony łan, gdzie to zagęszczenie jest roślin większe, tego mączniaka po prostu jest automatycznie więcej. Z tego samego terminu siewu, jęczmień, 24 września i pszenica. W jęczmieniu już mamy koniec krzewienia, bo już mamy w pełni wykształcony kłos. Natomiast zobaczymy sobie, w jakiej fazie znajduje się w tej chwili pszenica. Wybieramy w związku z tym z rośliny najmocniejsze źdźbło. Tak to wygląda. Widzimy różnicujące się pięterka, czyli generalnie mamy taki obraz, że pszenice z 24 września w połowicy jeszcze się krzewią. Czyli jeżeli byłaby taka potrzeba, żeby je dokrzewiać, jest to jak najbardziej możliwe. Ale w związku z tym, że tu mamy 220 sztuk roślin na metrze kwadratowym i do tego jeszcze mamy przynajmniej 4, 5, 6 rozkrzewień każdej rośliny, to proszę Państwa, jest tu bardzo duży zapas, jeśli chodzi o obsadę kłosów na metrze kwadratowym. Czyli zabieg regulacyjny modusem start 0,3 plus pół litra CCC będziemy robić, myślę, że dopiero jak pszenica osiągnie fazę strzelania w źdźbło, czyli to może być kwestia tygodnia do 10 dni. Z tym od razu wiąże się wykonanie zabiegu fungicydowego, czyli w związku z tym, że mamy łamliwość i fuzaryjną zgorzel, będziemy tutaj działać z preparatem Unix, a na choroby liści myślę, że do 10 dni wejście z turbopakiem będzie idealnym rozwiązaniem do opanowania sytuacji związanej z chorobami liści. Dokrzewianie jakiekolwiek jest bezcelowe, natomiast sens jest oczywiście zastosowania tutaj dokarmiania dolistnego opartego na fosforze i potasie i oczywiście mikroelementy, a z perspektywy regulacji i stosowania zabiegów
fungicydowych mamy jeszcze od 7 do 10 dni czasu, co oczywiście dla nas oznacza, że sytuacja jeszcze może się bardzo mocno rozwinąć. Dzień zaczął się wcześnie. Mamy taką presję. Jakie rozwiązania? I co nie zadziałało? Co to jest pytanie? W tym roku warsztaty w internecie. Jesteśmy tutaj dla Was. Wreszcie pada. Wjeżdżamy i załatwiamy sprawę. Żeby nie zaprzepaścić tego, cośmy zrobili. Co nam to daje? Zobaczmy z bliska. Będzie dobrze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam. Dzięki.